Cześć! Witajcie na kanale Miłych Pomysłów na Minutę. Dzisiaj z nami zestaw do uniwersalnego cięcia marki Dremel model 565. Zapraszamy. Zapraszamy. Nie może się obyć, żebyśmy nie kręcili jakiegoś filmu i żeby nie leciał samolot albo karetki nie biegały w terminalu. Karetka, policja, tak. Samolot. Tak. To jest standard. Zawsze coś nam przeszkadza, ale to nic. Skupmy się na naszym akcesoriach, tak? Tak jest. Mamy... no to jest zestaw do precyzyjnego cięcia uniwersalnego, ale teraz uwaga. Pytaliście się o niego w zastosowaniu do... puszek. Tak, do karton gipsu, do GK. Czy nadaje się do wycinania puszek i jakichś tam innych, do obsadzania większych elementów elektrycznych w GK? My uważamy, że jak najbardziej, chcemy Wam to pokazać. Mamy tutaj nówkę, sztukę prosto od Dremela, przystaweczka, trzy wiertła i teraz tak patrzę, dwa wiertła, 560, jedno 561. Z tego co widzę, to one się różnią tylko i wyłącznie długością, bo zarówno średnica przodu, jak i ten jest dokładnie taka sama tutaj, tylko tyle, że jedno z nich jest dłuższe i ma inne zakończenie. Tak jest. Dwa mają zakończenia takie szpiczaste, jedno ma zakończenie takie bardziej frezowe. No, szpiczaste ze względu na prowadzenie tego zakończenia. Tak jest. No to co, przyjrzymy się zestawowi z bliska. Mamy puszkę. Wykorzystamy naszego Dremela 8200, ponieważ jest to urządzenie akumulatorowe i to na pewno ułatwi. No, zdecydowanie, wygodna sprawa. Tak jest, zwłaszcza nam nie przeszkadzałby kabel, ale na budowie przy obsadzaniu puszek na pewno. Na pewno to ułatwi, nie trzeba ciągle ze sobą jakichś przedłużaczy kabli, które zarazem przeszkadzają, wiecie sami jak jest. To ucinamy. Tak jest. Przyjrzyjmy się może z bliska, jeszcze rozpakujmy sobie, co wchodzi w skład tego zestawu. Odrysujemy sobie puszeczkę. Biegnę za kamerę. Zapraszam. Stary kamerzysta. Zestaw wygląda w ten sposób. Przychodzi po prostu w takiej plastikowej podwójnej wytłoczce. I teraz sobie zobaczymy, czy to jest... Nie. Niestety jest to zgrzane. I trzeba brutalnie do tego podejść. Tak jest. A myślałem, że po prostu da się to jakoś łatwo, ładnie otworzyć. Skład zestawu wchodzi przystawka, którą znacie z zestawu tego 8200, który widzieliście u nas już wcześniej. Oraz, tak jak mówiłem, trzy wiertła, które różnią się samym początkiem. To co, obsadzamy puszkę, mamy puszkę, bierzemy sobie ołóweczek. Ładnie trzeba to odrysować. Pozycja do odrysowywania taka, że po prostu... No, niestety, taki urok tej pracy. Albo pokazać, albo zrobić dokładnie, co zrobić. Frez założony, puszka odrysowana. To co? Działamy. Na ile obrotów wziąłeś, na który ten? Na 15, tak? Czyli na połowę skali, którą mamy dostępną. Teraz tak, z dobrych rad nie zaczynamy od razu od samego brzegu i idziemy po wewnętrznej stronie linii. Thank you.
Idealnie. Pięknie. Będzie z ciebie elektryk. Może kiedyś, jak dorosnę. Widzicie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, panie Jacku, trzy z dwoma. Przyjdź z ojcem. Dziękuję. Fajnie się wycinało? Co fajnie. Ja wiem, że zaraz ktoś może nam zarzucić, no ale po co się bawić tak jak otwornicą, bym to zrobił bzykce, nie? Tylko pytanie, po co brać otwornicę i cały w ogóle sprzęt, jak mamy na przykład na budowie skrzyneczkę, walizkę z dremelem. Ale to nawet nie o to chodzi. To chodzi o to, że rzeczywiście obsadzanie puszek tego typu może otwornicą i jest szybsze. Pomyślcie sobie, co w momencie, w którym macie puszki prostokątne. Tak. W którym macie wszelkiego typu te puszeczki takie malutkie od, nie wiem, od pasków LED-owych, od jakichś tego typu historii. To wszystko trzeba gdzieś pochować, to wszystko trzeba gdzieś ukryć. Nie wiem, czy wy robiliście w Polsce, ktoś z was robił w Polsce inwestycję, którą prowadzą właścicielami inwestycji są Włosi lub Amerykanie. Tam mamy puszki prostokątne. Dokładnie. Także wtedy się one sprawdzają. No my nie mieliśmy takiej akurat u siebie na stanie, więc nie jechaliśmy specjalnie po puszkę, użyliśmy tej, którą mieliśmy. Ale wiecie, no w Polsce też się używa prostokątne, na przykład do obsadzania większych puszek do wiązek dużych, to używasz prostokątne w GK. Te są do gniazdek i łączników. To też ułatwia sprawę na przykład do tych puszek łączonych. Tak, tak. Które dosyć często wykorzystuje się na przykład przy instalacjach audio, tak? Tak. Włączysz kilka ze sobą, wtedy jak to przełożyć? Jest fajnie, bo wtedy one podczas rysowania tworzą się takie jakby każda puszka odznacza się taką falą, co nie? Niektórzy wycinają na wprost i ona później lata, ta puszka, co nie wiesz co chodzi. A tak jak sobie przyłożysz, odrysujesz ładnie, dremelkiem ładnie wytniesz i ona pyk, ciasno wchodzi tak jak ta tutaj. Ona jest złożona, że nawet jej nie trzeba przykręcać, gipsować, nic jej nie, tu już nie trzeba. Patrz. Samą puszkę. Po prostu ona wchodzi ładnie na ściski. I tak właśnie powinny być zamontowane puszki. To jest prawidłowy montaż puszek. Wiadomo, to nie jest puszka przystosowana do GK, bo do GK są puszki z wąsami. Z wąsami. Tak, z wąsami. I co? Według mnie fajna sprawa. Do pracy w GK, słuchajcie, super. Naprawdę. Jeśli ktoś ma, bo do niektórych zestawów jest dodawana ta przystawka, nie są dodawane frezy. Wystarczy dokupić frezę. Można naprawdę różne, przeróżne kształty. Pod takie potrzeby, jakie macie. Możecie sobie tym pracować. Naprawdę fajna sprawa. Jak najbardziej. A poza tym druga strona medalu jest taka, że ja sobie tak teraz myślę, że bardzo, bardzo fajnie by się to sprawdzało w tych miejscach, gdzie na przykład musicie zrobić w biurze w godzinach pracy, a nie wolno wam wiercić i hałasować za mocno. To tutaj cichutko, powoli, spokojnie można zrobić, tak. Nikomu nie zakłócając normalnego funkcjonowania. Ja jestem na tak. Ja tak samo. I tym optymistycznym akcentem zapraszamy na nasze grupy. Na Instagrama, Twittera. Tak. Live vlogi. Dokładnie. Do dawania łapy w górę, subskrypcji. Kto jeszcze tego nie zrobił, dokładnie. Zachęcamy do zasubowania. A my lecimy dalej do pracy. Widzimy się na pewno już wkrótce. Na kolejnych filmach. Cześć. Trzymajcie się. Hej.